Tak to jest już z polskim kinem, że mniej więcej od czasu, kiedy wychodzi festiwal w Gdyni, czyli gdzieś we wrześniu, zaczynają się pojawiać te dobre filmy. I teraz tych polskich dobrych filmów będziemy mieli troszeczkę i zaczynamy z przytupem, bo od filmu pod tytułem Najlepszy Łukasza Palkowskiego. Ten zdobył przede wszystkim nagrodę publiczności na festiwalu. Nie dziwota. Był najdłużej oklaskiwanym, zresztą na stojąco, filmem i wcale się nie dziwię, bo powinien się publiczności bardzo szerokiej spodobać. Mamy już tak, że od paru lat w polskim kinie faktycznie udają się biografie. Teraz mamy kolejny film Palkowskiego właśnie Po Bogach, który opowiada historię Jerzego Górskiego, czyli faceta, który pokonał walkę z nałogiem. Może tak, bo teraz żyjemy w takim społeczeństwie spoilerofobii, więc nawet jeżeli nie znacie faktycznej postaci, o której jest film, to będziecie mieli pewnie zastrzeżenia, że dlaczego powiedzieliśmy, co on tam zrobił. Chociaż myślę, że warto zapoznać się mniej więcej z biografią właśnie tej legendy w pewien sposób polskiego sportu, jeżeli można tak powiedzieć, bo mimo wszystko to jest historia oparta na biografii, tak, a nie ekranizacja jakiejś biografii, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli od razu. Polskie podejście do takiego hollywoodzkiego sposobu opowiadania historii i to się jak najbardziej sprawdza. Korzysta z takich chwytów, które już widzieliśmy w kinie niejednokrotnie, korzysta z tego schematu kina sportowego, który też widzieliśmy w kinie niejednokrotnie. Oczywiście z tych klasycznych montażyków. Tak, typu Rocky. Ale ten schemat wykorzystuje też wcześniej. Mhm. Zanim nasz główny bohater, grany przez Jakuba Gierszała, w ogóle wejdzie na drogę tą sportową z powrotem. W każdym razie jest to właśnie historia Jerzego Górskiego, który wpadł w nauk bardzo, bardzo mocno, trafił do ośrodka. Tam mamy również odwołanie do postaci Kotańskiego, także wszystko ma swoje zakorzenienie w rzeczywistości. I co jest najlepszym elementem tego filmu? Moim zdaniem aktorstwo. Szczególnie na drugim planie. W zasadzie na każdym planie. Uważam, że w tym roku w Gdyni powinny być dwie główne nagrody aktorskie, męskie. Tak jak absolutnie zgadzam się z tym, że Dawid Ogrodnik za Cichą Noc powinien tę nagrodę dostać, zresztą też trochę za zeszły rok, gdzie no... Został troszeczkę pominięty, to przez niektórych słusznie, przez nas no niekoniecznie. Natomiast uważam, że to jest najlepsza rola w karierze Jakuba Gierszała, jak do tej pory. Jest to rola bardzo wymagająca, zarówno psychicznie, jak i fizycznie moim zdaniem. Widać też, jak jego sylwetka się zmienia na przestrzeni filmu. Moim zdaniem w ogóle Jakub Gierszał sprawdza się tutaj zarówno jako aktor dramatyczny, bo wiele mamy naprawdę mocnych, takich mocno właśnie fizycznych, mocno skomplikowanych scen, zarówno się sprawdza też w tej komediowej warstwie. To jest mimo wszystko kino rozrywkowe, mimo sporej dawki dramatu jest tutaj sporo humoru i sporo dobrego humoru, dobrze napisanych dialogów. Drugi plan w tym filmie to jest złoto. Tam absolutnie każda postać, która się pojawia na ekranie, jest tam po coś. Gdy się pojawia Gajos w scenie w samochodzie, robi po prostu tam pogrom. To jest jedna w ogóle z najlepszych scen tego filmu, szczególnie jeżeli chodzi o dialog. Chwilami ten film cierpi na taki bardzo prosty, informacyjny, ekspozycyjny dialog, czasami. Ale to jest dosłownie kilka scen, bo jednak w większości mamy dosyć błyskotliwe rozmowy mimo wszystko, dosyć takie naturalne. Gierszał świetnie partneruje dużo bardziej doświadczonym aktorom, albo oni partnerują jemu właściwie, bo jednak to on jest głównym bohaterem. W ogóle uważam, że cały wątek Woronowicza i ta rywalizacja Gierszała z Woronowiczem na przestrzeni filmu jest wygrana absolutnie świetnie. Każda scena coś wnosi do tej relacji i w ostatecznym rozrachunku naprawdę czujemy tę relację. Wiemy, co tam się wydarzyło przez te lata. Ale dla mnie absolutnym mistrzem, szczególnie jeżeli chodzi o sceny komediowe, jest Arkadiusz Jakubik. Zresztą jak zwykle. Również w tym roku zaszalał, bo chyba też był w 4 albo 5 filmach. Tak z 10 przynajmniej. Jeżeli chodzi o Gdynię. I tutaj został wykorzystany tak, jak powinien zostać wykorzystany. Bardzo się z tego powodu cieszę. I ma doskonałe teksty. To trzeba przyznać. Naprawdę scenariusz momentami jest naprawdę błyskotliwy i te teksty nie są takie wymuszenie zabawne, żeby były śmieszne, tylko one wynikają z kontekstu. Wynikają z danej sytuacji. Wynikają przede wszystkim z postaci, z tego, jaka postać jest i jak faktycznie mogłaby się w danej sytuacji do kogoś odezwać. Zasady są jak w więzieniu. A to jest ten sam typ, co pływał, jak przyszliśmy? Chłopak nie do zajebania jest. To może ja go do klubu wezmę. To, co też jest ciekawe, to, że pokuszono się na kilka scen, które nie są do końca w stylu zerowym. Jest pewna scena rozmowy, która wygląda, jakby ciągnęła się przez
kilka tygodni, to jest jedna z moich ulubionych scen w tym filmie. Z drugiej strony mamy też takie dosyć przekombinowane sceny, które już widzieliśmy w trailerze, których mocno się obawiałem, mianowicie te sceny z lustrem i z drugą osobowością, powiedzmy, naszego bohatera, czyli z tymi demonami, które go gdzieś tam męczą na przestrzeni lat. Prawdę mówiąc, myślę, że ten film spokojnie mógłby się obejść bez nich, ale myślę, że też nie traci dużo w ogólnym rozrachunku. No, dla mnie to jest po prostu trochę przerysowane, trochę za bardzo, za dużo. Bo to już jest takie, musimy dowalić, szczególnie tam w finale. Najważniejsze w tym filmie jest to, że on daje takiego ogromnego kopa motywacyjnego, że w tego bohatera się wierzy i się mu kibicuje i te wszystkie wydarzenia, które sprawiają, że on ma jeszcze bardziej podgórkę w życiu, że wyskakuje kolejna rzecz, która może mu uniemożliwić osiągnięcie tego sukcesu, one nabierają jeszcze większego właśnie powera, jeszcze większej siły. Mimo tego, że film ma drobne mankamenty, które wydaje mi się bardziej będą przeszkadzać krytykom i ludziom, którzy lubią wyszukiwać drobne mankamenty. Tak. Mimo to wydaje mi się, że to jest film, który trafi do bardzo szerokiej publiczności. Bardzo bym chciała, żeby w ogóle wycieczki szkolne do kina odbywały się na ten film. To jest wartościowa historia. Nawet jeżeli nie będzie wam się podobać sama forma, czy nie wiem, aktorzy, którzy wcielają się tam w rolę prawdziwych osób, to sama historia, to ile w ogóle człowiek może wytrzymać, jak bardzo wziąć się za siebie i zawziąć, żeby osiągnąć coś w swoim życiu, wydaje mi się, że to jest tak uniwersalne, że absolutnie warto na ten film iść. Ocena. Może trochę zawyżona, ale jestem naprawdę zaskoczona tym, że prawie hollywoodzkie przedsięwzięcie się udało w takim stopniu, ale daję piątkę. Okej. Okay. Daję piątkę z serduszkiem nawet. Dla mnie to jest plus 4, ale też z serduszkiem, bo uważam, że to jest kawał dobrego właśnie hollywoodzkiego kina rozrywkowego Made in Poland, w którym też zaskakująco dobrze są oddane na przykład realia epoki, o czym nie powiedzieliśmy. Scenografia jest absolutnie fantastyczna, charakteryzacja też stoi na wysokim poziomie. Scenariusz dał szansę aktorom na to, żeby coś pokazali. Haniszewski, który pojawia się w jednej scenie dosłownie, jest doskonały. Absolutnie doskonały, no. Tutaj cały drugi plan, Mistrzostwo Świata, cały pierwszy plan, bardzo, bardzo dobrze. Też Mistrzostwo Świata w niektórych momentach. Biografie, szczególnie osadzone w epoce, zdecydowanie w Polsce się udają i powinniśmy robić takiego kina więcej, szczególnie kiedy jest na to pomysł i kiedy można to podać w sposób taki rozrywkowy, przemyślany. Tutaj nie ma rzeczy, które są, powiedziałbym, zbędne. Czasami można narzekać jedynie na pewną skrótowość. To by było na tyle od nas. Mamy nadzieję, że się wybierzecie na najlepszego do kina, bo to jest kawał dobrego polskiego kina i takie właśnie kino warto wspierać. No i życzymy wam udanych seansów. Do zobaczenia.